No ale jest masakra. Jest po prostu... Dzisiaj sprawdzimy sobie, jak wygląda granie na kierownicy w Test Drive Unlimited Solar Crown. I jesteśmy... jest noc. Jestem w swoim hotelu. Miały być posiadłości w Test Drive, ale na razie jeszcze nie ma. Może będą, może nie. Mamy tylko dostęp do naszego takiego penthouse'u. W wielkim hotelu, gdzie wszyscy gracze ogólnie mają taki penthouse na starcie. Tu mamy jakieś Lambo. Okej, dobra. Idziemy na dół, idziemy do lobby. No i tam przechodzimy sobie do garażu albo do samochodu naszego ostatniego od razu. I tu jest lobby. No i tutaj możemy sobie, mamy tam exit, czyli wyjście. Tutaj pewnie będą wyeksponowane jakieś samochody w przyszłości albo coś. A tu możemy pewnie poprosić o zmień pojazd, o zmianę pojazdu. Ja na razie mam tylko jeden samochód, ale powinien nam wystarczyć do dzisiejszych testów. Więc tutaj mamy garaż, a tu mamy możliwość opuszczenia hotelu. No i jesteśmy sobie w kokpicie. Tak, ja już sobie tak wstępnie skonfigurowałem kierownicę. Gra nam sugeruje, żebyśmy ustawili sobie 360 stopni kąt obrotu. I próbowałem tutaj ustawić sobie 900, 540, różne tam ustawienia force feedbacku i tak dalej. I lepiej zostać przy tych 360. No i niestety, ale na tej kamerze z kokpitu, patrzcie jak obraca się kierownica. To jest maksymalny skręt kierownicy teraz. W grze, nie? Bardziej się nie da, więc ona nie jest po pierwsze zsynchronizowana z ruchami kierownicy naszej tutaj fizycznej. W Forzie chociaż połowicznie jest to zsynchronizowane, tam też się nie obraca, tak wiecie, tak jak powinna. No źle się jeździ na tej kamerze, na kierownicy. I tu możemy sobie jeszcze jeździć na tej kamerze jako tako. Więc jak mamy ustawione te 360 stopni, to skręca się w miarę intuicyjnie, natomiast jak zwiększymy sobie na przykład do 540 stopni, to zaczyna być już dziwnie. I ciężko jest wtedy wyczuć samochód, jakby bardzo dużo obrotów robisz zanim samochód zacznie tak skręcać jak powinien. Nawet jak w sterowniku sobie ustawisz ten kąt obrotu jak powinien być, i w grze sobie ustawisz dokładnie taki sam kąt obrotu, jak powinien być. To jest dziwnie. I na pewno nieintuicyjnie, jak grałem już naprawdę bardzo dużo różnych gier na kierownicy. I takie sterowanie, takie odzwierciedlenie tego prowadzenia skrętu, czy nazwijcie to jak chcecie, spotkałem w bardzo słabych grach typu Need for Speed. Gdzie to są gry typowo na pada, a nie na kierownicę, prawda? No tam jest właśnie mniej więcej podobne sterowanie jak teraz tutaj w tej wersji demonstracyjnej. No nie do końca może tak być w finalnej wersji, ale no nie wygląda to optymistycznie, powiem szczerze. Ale tak, no na pewno nie będziemy driftować tutaj na ten moment, to znaczy można to zrobić. Jakieś tam bączki, tak? I jest... ogólnie force feedback działa jakoś. Ale mówię, to jest takie działanie bardziej jak w jakiejś takiej słabszej grze wyścigowej niż nawet w Forza Horizon 5 dużo lepiej to funkcjonuje niż tutaj, moim zdaniem. Ale mi tak naprawdę nie zależy na tym tutaj, żeby jakieś wyczyny robić, czy jakieś takie drifty na samym starcie, czy coś takiego. Mi zależy na tym, żeby w test drive'ie na tej kierownicy jakoś sobie tak jeździć, żeby doznać tego świata, bo ten świat tutaj w test drive'ie jest ogromnym plusem. I czy to jest w ogóle możliwe, żeby nacieszyć się tą grą na kierownicy? Myślę, że na pewno ma to więcej sensu niż granie na padzie, dlatego że tu no to jest raczej taka spokojna gierka, spokojniejsza niż jakaś tam Forza czy jakieś Need for Speedy. Tutaj nie chodzi o to, żeby za chwilę robić jakieś skoki, czy żeby jeździć co chwilę jakimiś hyperautami, co mają 2500 koni mechanicznych. Tylko raczej, żeby po prostu sobie pojeździć takim autkiem, które nam się podoba. Więc co jest zrobione źle? No, jak jedziemy sobie wolno,
to wszystko jest okej. I moglibyśmy sobie nawet ustawić te 900 stopni obrotu i byłoby fajnie, ale jak jedziemy coraz szybciej, to zobacz, jedziemy 120 km na godzinę. Mamy ustawienia sugerowane przez twórców gry. Gdybyśmy przy takiej prędkości zrobili taki manewr w rzeczywistości, to byśmy polecieli w kosmos. I to są te najmniejszy kąt obrotu, jaki moim zdaniem jest sens ustawiać, czyli 360 stopni. Chodzi o to, że ta kierownica jest jakby taka za luźna. Nie, ja nie mam żadnych martwych stref ustawionych ani nic, ona się tam skręca, ta kierownica, te koła się tam skręcają, tylko chodzi o to, że przy wyższej prędkości powinniśmy znacznie mniej ruchów kierownicą zrobić, żeby jakby mocno skręcić. Nie wiecie, o co mi chodzi. Tak, jedziemy sobie o 130 i dalej. No to jest naprawdę zajebiście mocny ruch, tak? Zajebiście duży. I z samochodem niewiele się dzieje. No. Więc to kompletnie psuje imersję, cały ten feeling z jazdy samochodem. To jest coś, co w obecnym stadium rozwoju tej gry to jest kompletnie beznadziejne, jeśli chodzi o jazdę na kierownicy. A na padzie sobie tak chwilę grałem i też nie było jakoś cudownie jeździć. To znaczy, no, można było sobie posterować tym samochodem jakoś tam do przodu, do tyłu i poskręcać, ale w test drive właśnie liczyłem na to, że będziemy mogli sobie pojeździć właśnie fajnie na kierownicy, spokojnie, pozwiedzać gdzieś ten świat, o, jechać do jakichś podziemnych parkingów. Nie, w ten sposób się pobawić, tak na spokojnie, a nie żeby robić tam jakieś hardkorowe zwroty czy coś takiego. Więc jesteśmy na parkingu podziemnym, no i teraz fajnie by było zrobić jakiś drifter. To jest oczywiście słabe auto, więc tutaj ciężko by było coś podriftować. Ale jakieś tam ślizgi jesteś w stanie zrobić, no takie proste bączki. Nic nadzwyczajnego. No, trzeba przyznać, że dźwięki są samochodów bardzo fajne, przynajmniej tych, którymi do tej pory jeździłem, czyli te początkowe. Tak, mi się najlepiej jeździ na tej kamerze albo na masce, albo tej zewnętrznej. Bo te z kokpitu są, no, bardzo wkurzające. O, strasznie mi się podoba teraz ten feature, że jak jedziemy sobie na tej kamerze z maski, to faktycznie słychać silnik, a nie wydech. Bo wydech, wiesz, daje to takiego głębokiego brzmienia i tak dalej, ale jak postoicie sobie z przodu nawet jakiegoś tam dużego samochodu z dużym silnikiem, to od przodu nie będzie specjalnie on jakoś bardzo słyszalny, ten samochód. Na zasadzie nie będzie słychać takiego gardłowego brzmienia V8, nie? Tylko... I ten dźwięk tutaj też jest płytki na tej masce, co mi się bardzo podoba. Fajne to jest. A jak damy sobie kamerę z tyłu... To już słychać tą V6. Dużo, dużo lepiej jest. No ale wracajmy do kierownicy. Możemy sobie przejść do ustawień, pokażę wam, jak to wygląda, i tutaj moim zdaniem ogromny plus, bo nie spodziewałem się, że tak dobrze będzie wykrywana moja kierownica. Musiałem ją przełączyć w ten taki tryb V2,5. Właściciele fanateku będą wiedzieć, o co chodzi. Chodzi tu bardziej o kompatybilność, no nie mogłem włączyć w ten tryb taki PC-towy, bo gra nie wykrywała tej kierownicy, ale to wykryła i ustawiłem sobie, no właśnie, tutaj maksymalny kąt wychylenia kierownicy. Nie można ustawić sobie pełnych 360, można tak
albo 61, albo 56, o, nie można tak trafić, więc jest to piekło perfekcjonisty z kolei. W sterowniku mam ustawione również 360 stopni, ale pokażę wam, co się stanie, jak ustawimy sobie na przykład tutaj 900 stopni, o, i w grze ustawimy sobie 900 stopni. Ustawmy sobie, mamy 900 stopni, tutaj mamy jeszcze wibracje, mamy jeszcze sprzężenia zwrotne, jak widzicie, to wszystko jest na maksa tu poustawiane, tu mamy bindy, no i ja sobie jeszcze zbindowałem łopatki pod kierunkowskazy. Chciałem jeszcze sobie światła pod niektóre przyciski zbindować, ale nie udało się. I teraz mogę sobie, o, zjeżdżam sobie tu. No i jest całkiem w porządku, jak jedziemy sobie wolnie, nie? Wolno, jeśli skręcamy na kierownicy, to jak jedziemy sobie wolno, możemy się tą jazdą delektować. I problemy zaczynają się dopiero wtedy, kiedy zaczynamy jechać szybko. Teraz ustawiliśmy sobie te 900 stopni obrotu. Zajedźmy sobie może na szerszą drogę. Nie? Ten efekt. Wtedy mieliśmy 360 stopni. No kurde. Jedziemy 120 km na godzinę. Tak jakbyśmy mieli jakąś potwornie dużą martwą strefę. Potwornie dużą martwą strefę na kierownicy w środku. A tu nawet tych martwych stref nie można teraz ustawić. No ale jest masakra. Jest po prostu... nie jest to dobrze zrobione, no. Więc ja ustawiłem sobie 360 stopni i jakoś się jeździ. Okej, okay, a co jakbyśmy chcieli sobie zadriftować teraz na takim kącie? Mamy dużo precyzji sterowania, jak widzicie. Tak, hydrołapa oczywiście działa. Fajnie, że nie musiałem nic przypisywać, żadnego, wiesz, skręcania, ani hydrołapy, ani tam gazu czy hamulca, tylko od razu wszystko zostało wykryte w momencie, kiedy włączyłem kierownicę. To był ogromny plus. Ale prowadzenie samochodu, nie wiem, może na mojej kierownicy jest jakiś glitch, bo czasami też się tak zdarza, że oni tego nie dopracują dobrze. Może jak macie Logitecha G29 albo T300 RS, to działa to u was lepiej, bo to są bardziej kompatybilne kierownice, ale Fanatec też jest całkiem taką kompatybilną kierą i no, działa to bardzo słabo. Myślałem, że coś tam jeszcze pojeżdżę w tym demie, coś tam sobie pozwiedzam, ale podejrzewam, że będzie to jeden z ostatnich odcinków, jaki nagram z CS Drive'a, bo pod to jakby na to czekałem w tej grze, żeby sobie tak pośmigać, wiesz, na kierce, na spokojnie. I ustawiłem sobie z powrotem 360 stopni. Jeśli chodzi o siły, to wam pokażę, jak to wygląda mniej więcej, żebyście mieli pojęcie dla osób, które nie mają kierownic. Czyli na przykład startujemy sobie, samochód jest tak, skręcę kierownicą do maksa, dodaję gazu, kierownica się prostuje. No teraz mam damper słabo ustawiony, żeby były jak najmniejsze opóźnienia, dlatego ta kierownica tak szalała, ale chodzi o to, że te siły tutaj są jakieś. Prostuje nam się kierownica, kiedy tam mamy skręcone koła i ciśniemy gaz albo gdzieś tam na zakręcie. O, tu jest w ogóle jakiś pas do dragu, zobaczcie. A? Coś takiego jest. O, tu można chyba wrak znaleźć albo coś. Okej, przytrzymaj, aby odebrać. Proszę bardzo, mam już dwie części do wraku. No, także działa to słabo, można jakoś tam sobie pojeździć, ale nie będzie to na pewno przyjemna jazda, jeśli przesiądziesz się z takich gier, które dobrze wspierają kierownicę, no to tutaj będziesz raczej zawiedziony, myślę, że na pewno. No, tu można, jakieś wyścigi chyba będą tutaj, bo widzę, że jest tak zrobione niby na jakieś tam dzikie wyścigi undergroundowe. O, tutaj można sobie wjechać do jakichś takich budynków.
Cyk. No i moi drodzy, tak obecnie wygląda wsparcie kierownicy. Czyli nie wygląda dobrze. Miejmy nadzieję, że poprawią to na premierę. I dajcie znać w komentarzach koniecznie, czy u was też tak jest. Jeśli dla osób, które... osoby, które grają na kierownicach, czy u was też tak to wygląda? Czy jest lepiej, czy gorzej? Czy w ogóle macie wspierane, czy nie? Tak, ogólnie taka sama jazda jest dosyć dobrze wyczuwalna, prawie że. Poza tym, że no, trzeba bardzo dużo ruchów kierownicą przy dużej prędkości zrobić, żeby skręcić. To ile powinienem stopni ustawić? Nie wiem, 150? Ja myślę, że oni to jeszcze poprawią, bo tu jeszcze do premiery trochę zostało. To raz. Dwa, może moja kierownica jest tutaj jakoś słabo wspierana czy coś? I te samochody zachowują się całkiem fajnie, tak ogólnie. Dodajesz gazu, gdzieś tam je obraca. To jest plus, więc myślę, że po prostu muszą poprawić tą obsługę. Jak poprawią tą obsługę, to wtedy powinno być dużo, dużo lepiej. Mam nadzieję, że za jakiś czas nagram jakiś film o tytule: o, znacznie to poprawili, o, jest dużo lepiej. O, ten patch zmienił wszystko, coś w tym rodzaju, że naprawdę będzie można fajnie sobie tutaj pośmigać, bo jest potencjał, tutaj ten świat jest bardzo fajny przede wszystkim. Wąskie, ciekawe drogi, znośna grafika z lat 2016. Niektórzy z was pisali, że to jest grafika z poprzedniej generacji konsola. Właśnie, też tam dużo osób narzekało, że jest słaba optymalizacja, to znaczy gra słabo chodzi albo innym się w ogóle nie odpala. No niestety dziwne to jest, bo nie wygląda niesamowicie. To są maksymalne ustawienia graficzne, a gra jest... No jest. No nie wygląda, nie? Nie wygląda jak na to, żeby musiała wam jakoś tam słabo działać komuś, kto ma słaby komputer. O! Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.